wydaje mi się, że Wielki Post jest to taki okres, w którym w sposób szczególny, bo oczywiście robimy to też w innym czasie, ale właśnie szczególnie w Wielkim Poście uświadamiamy sobie tą prawdę, że człowiek nie zbawia się sam, tylko potrzebny mu jest do zbawienia Bóg. I dlatego przyglądamy się tej relacji z Panem Bogiem w sposób szczególny. Szukamy tych rzeczy, które gdzieś wymagają jakiejś naszej naprawy. Dla mnie post jest ściśle powiązany z modlitwą i z jałmużną. I tak na przykład, jak w okresie tego Wielkiego Postu, zrezygnowałem z takiej małej rzeczy jak pizza. To nie dlatego, żeby schudnąć, pewnie to też mi się uda, ale dlatego, żeby z jednej strony zaoszczędzić pieniądze, które będę mógł przekazać komuś, kto ich potrzebuje, kto będzie mógł sobie kupić coś, co pewnie by w innej sytuacji nie był w stanie sobie kupić na święta. Seminarium kieruje nasze myśli w stronę kapłaństwa, które jako szczególne powołanie dojrzewa w jego murach. Przez seminarium przeszło wielu kapłanów, którzy poprzez modlitwę i pracę, a także studium kształtowali swój charakter, swoje sumienie. Również i dzisiaj do seminarium zgłaszają się osoby, które pragną poświęcić się służbie głoszenia Chrystusowej Ewangelii. Drodzy siostry i bracia, rozpoczynamy wielki tydzień obchodu największych tajemnic naszego chrześcijaństwa. Niedziela Palmowa rozpoczyna czas wspominania wydarzeń męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Kulminacyjnym momentem i punktem tej niedzieli, tej liturgii słowa jest czytany opis męki pańskiej. Chrystus został ukrzyżowany za nas. On poniósł nasze grzechy na górę Kalwarię, ale także nasze grzechy poniosły Jego. On był zdruzgotany za nasze winy, jak powie prorok. Odnajdujemy wiele postaci w opisie męki pańskiej. Chociaż księga męki pańskiej zamknęła się, chociaż skończyło się rozważanie, to jednak ta historia trwa nadal i Chrystus wciąż jest krzyżowany w tych najbiedniejszych, w tych opuszczonych, w naszych braciach i siostrach, którym trzeba czasami podać pomocną dłoń. To od nas zależy, do kogo będzie nam bliżej, czy może do Cyrenejczyka, który ramię w ramię z Jezusem niósł krzyż, czy może do setnika bijącego się w piersi, może do Marii, która w milczeniu stała pod krzyżem, a może do Piłata jest nam bliżej, do Piotra i do tych właśnie stojących z daleka, przyglądających się, jak to dzisiaj w naszej rzeczywistości bywa. Opis męki pańskiej zakończył się zatoczeniem grobu, ale wiadomo, że grób nie jest finałem wszystkiego. Jest jeszcze światło i nadzieja, nadzieja zmartwychwstania. I myślę, że ten czas, który rozpoczyna właśnie Niedziela Palmowa Wielkiego Tygodnia, ma zwrócić nas samych na tę nadzieję, na tę chwilę, na której spotkamy się właśnie z Chrystusem. I to właśnie Pan szczególnie nas w tym momencie zaprasza i zachęca i mówi tak jak do uczniów w Ogrodzie Oliwnym: czuwajcie i módlcie się.